Siemaneczko, jestem Wikotem Games, witam was w moim gospodarstwie. Dzisiaj kosimy sobie żyto, kontrolujemy sobie żniwa, bo tutaj możliwe robiliśmy sobie żniwa. Zapaszone, skończyłem je, zebrałem 13 tysięcy. Dodatkiem hakiem, tonażu, powiem szczerze, szału nimo. Szału nimo, dupy nie było. Na to się mówi. No i za to człowiek nie poradzi. Taki rok przykładów, właśnie na rzepak. No to może troszeczkę lepiej odda, chociaż też nie wiadomo, jak to nam idzie. A i lecimy. Sprzedawać nie sprzedawałem rzepaku. Nic nie sprzedawałem. Zestaw poprzedniego odcinka stoi. Taki zestaw przygotowany w razie, bo różnie to bywa, bo już jeden z nich sobie ukosiłem. No i patrzę, że z tej strony troszkę lepiej to oddaje. Bo ukosiłem sobie troszeczkę szpola. Niedużo. Najgorszy taki winkiel, tak można powiedzieć, obkosiłem poza odcinkiem. A teraz sobie tak kosimy. Chyba tak pojedziemy, żeby troszeczkę to wyrównać, jakoś tam miarę, żeby to poszło. No jest, jest troszeczkę tego tonażu, nie powiem. Troszeczkę leci. Ale ja mam takie wrażenie, że to dużo jest zależne od... Nie wiem, od gleby. Ciężko mi to stwierdzić. Mimo, że nie mam precyzyjnego rolnictwa. No ale fajnie to idzie. Zobaczymy, ile będziemy tego tonażu mieli w sumie. Liczę na 40 ton, bo jak patrząc, no to raczej chyba na więcej to nie mam co raczej liczyć. Troszeczkę trzeba będzie cofnąć. Ja będę to kosić. Wiecie, jak to siałem, to miałem dzierżawę. Ta dzierżawy nie mam, no to teraz trzeba kurna kombinować. Muszę powycinać teraz ładnie. O, jakoś tam się udało. Ciekawe, gdzie bełko miarę trzeba obkość. Żeby tak już więcej nogi miało. No tu dużo więcej. Tu dużo więcej oddaje. Tutaj już trzeba przyznać, że tu lepiej oddaje zboże. Jeżeli to, bo teraz na tym, że dojedziemy w jedną stronę. No, jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Więc ja się cieszę. Może chociaż cegłużyta odda mi problem tego rzepaku. Mówię, tego rzepaczku mało oddało, no ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Żeby w ogóle coś tam było. Dobra, teraz tak. Czyli ja będę miał tu możliwość gdzieś wyciąć. No wyciąć to raczej nie będę miał możliwości. Myślałem, że pojadę w jedną, w drugą stronę, a się okazuje, że jednak troszeczkę to lepiej sypie. Teraz tylko tak, jak to zrobić? Muszę chyba to kawałek sobie wyciąć na przyczepę. I tu postawić jedną przyczepę, chociaż tą HW. Jedną, tutaj drugą. Znaczy, przepraszam, w drugim brzegu drugą. Teraz się nie chyba ciąć. Teraz przy razie, z tego co widzę, bo naprawdę dość to mocno oddaje. Że to? Bo już macie pełno, już mamy pełno. Dobra. Chyba, że pójdziemy po ususa. A żeby wam tego nie nagrywać, możecie nie przedłużać. Ja sobie sprowadzę i zaraz się widzimy z ususem. Ale leżam do pola, widzicie tą stronę, co odkosiłem. Kawałeczek, tam trzy pokłosy. Właśnie tamtym brzeg, ok, stoi. Mam tutaj opuszczone, powiedzmy tak, na 1/4 przejazdu. Nie wiedziałem, że tak mocno to będzie teraz sypać. Szczerze mówiąc, nie sądziłem. A dobrze, bo tam troszeczkę słabiej spało. Tu widzę, troszeczkę lepiej oddaje te żyto. No zobaczymy finalnie to na późniejszym czasie. Chociaż nie wiemy, jak to wszystko finalnie wyjdzie, bo no, na silos, no, nasz na budynek, na oboje, nie wiem, czy będzie aż tyle sypał. Zobaczymy. Trzeba ogarnąć. Może się od sąsiada pożyczy ewentualnie przyczepy. Chociaż nie, no, tutaj już mam ile? 36 ton powinno nam chyba starczyć tutaj wszystkiego. Teraz ja sobie zrobię jeden myk. Żeby miał to troszeczkę może lepiej. Jeśli dobrze, oczywiście, jeśli dobrze teraz myślę, żeby tak zrobić.
pod tym względem, gdzie ustawić się ususikiem. Ja sobie tak zrobię. Już dopytałem, bo teraz mogę się z tu nie wykręcić. Dobra, może puste szczepy, wszystko to może tutaj krzywdy nie zrobię. Ani sobie, ani ususowi. Coś takiego trzeba zrobić. Tutaj sobie zadnikować, blisko łączki ustać, no i trzeba gdzieś jakoś tutaj zawinklować, wycofnąć. Pyk tam. Jesteśmy. Lecimy w ten zbóż. Mamy tyle, że tu trzeba mocno łopkaszać. No teraz tylko tak, cofniemy sobie oczywiście. Ja sobie zrobię jeden myk, bo i tak widzę, że będzie dość sporo tego zboża. Dość dobrze w sumie. Może te zboże lepiej też tu odda. Tutaj. Tak, czekajcie, żeby mi tylko sąsiadowi może z prostym lutnie na łąkę nie wjechał. Tak. Dobra, na tylną szczepę sobie wysypiemy. Coś mocno różowy kolor mi przy tej szczepie. Te już tyle troszkę mocne mam, widzę. Ustawione? Czekajcie, ja sobie zaraz zobaczę. Jakie mam ustawione. Nie, nie, to już jest... w ogóle. Dobra, no zobaczymy. Niech tak już będzie. Jeszcze nie teraz kombinował, bo wiecie. Na odcinku to jest troszeczkę inaczej. Czy poza odcinkiem sobie ogarniać. Ogarnąć takie przyciemnić tak. To wszystko będzie git. Czekajcie, tak. Zrobiłem teraz, poza kiedy odłączyłem. Czy ja teraz pojechał sobie chociaż poprzecznie poprosił, czy by się udało to opłacić? To było potarne, jeśli nie, no to będzie troszeczkę... Ten żadny sami plus, to będzie trochę minus. Pod tym względem, no zobaczymy. Nie no, tutaj ewidentnie lepiej oddaje, no patrzcie, tutaj już ewidentnie lepiej. Tam były trzy poprzeczniaki, tam po prostu dojechałem i... To już zbiornik jeszcze wykosiłem skrajnie. A tutaj już troszeczkę lepiej oddaje. Nie wiem, czy tu lepiej sypnąłem nawozem, pojawicą, nie wiem, nie powiem, czy to lepiej oddało. Nie, czy tutaj opak pole jest drugi rok przeze mnie, czy trzeci rok przeze mnie użytkowany, tak powiem. Chyba drugi rok. No i tu widzę efekt, że jednak ten nawóz, obornik, no i gnojownica, no jednak to swoje może dało teraz. Planowanie. Na opryski, opysk na chwasty wiadome, od tego wapnowanie, może coś właśnie pod tym względem nam i oddało to, nie ukrywam, coś ciężko mi pod tym względem mocno mówić. Przez to tak fajnie dosypie też to, ale o to chodzi, no tak, że takie mnie wypaliło, zwykle tak jakbym chciał. W tym roku, bo susza, a w tym roku może chociaż też żyto odda, bo jednak nie oszukujmy się, żyto jest mniej, może nie tak stresogenne, ale tak bardziej wdzięczne, może być, no i wymaga jakoś zbytnio dobrych pól, dobrej gleby i ja to oddaję, na razie ma to przełożenie, to już jest plus pod tym względem, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak będziemy sobie to wszystko obkaszać. Dobra, teraz takie się tutaj tam do środka. Tam dokładnie razie do końca nie dojadę. Tylko się teraz nie zajęło za poproszeniem i nie sąsiadowi może płocie nie wylądował. No może być ciężko. Dobra, ryzykujemy, jedziemy, zobaczymy. Będzie jakiś film. Nie poschodziło te złoże, może coś mi tutaj stykało, jakieś dziki czy coś. Nie wiem, nie zgaduję. Szczerze mówiąc. Patrz, tu troszeczkę mniej sypie. Widzicie? Już jest troszeczkę inaczej. Ta monokultura była troszeczkę widać inna. Na ziemi, bo tutaj był obornik przeze mnie dawany. Obornik chyba dwukrotnie wydawany przeze mnie tutaj, na tej działce. Bo raz obornik wydawany, później jeszcze raz i stależowany, później jeszcze raz obornik i zorany, więc... A tu widać jeszcze nie...
No i trzeba będzie właśnie to, co się obawiałem, czyli nie dojechałem. Nie dojechałem tam, gdzie chciałem. Dobra, czekajcie, ja sobie pojadę tam do tego Face'a. Przemienię tam znowu pajaca wprowadzał. Bo nie chce mi się nawet, nie ukrywam. Wolę już przyjechać tym kombajnem, niż mam tutaj kombinować. Nie ukrywam tego. A czy w tą tutaj tak powinno być miałem dobrze. Teraz tak, jedynka, steka. Tego sobie składamy. Czekajcie, tak żeby mi jakoś kuziwa. No trudno, muszę troszeczkę chyba. Jeszcze nie muszę. Jadę do przodu. Ja sobie tu zawinkluję w inny sposób. I wsypię. Może wsypię troszeczkę w inny sposób. No tak zrobię i zobaczymy, czy to lepiej mi to odda. Jeden zbiornik z przodu wysypany, tutaj teraz jeden zbiornik z tyłu, ale trochę tego, że to oddaje. Tutaj trzeba przyznać, że na te żyto jest dość wdzięczne. A pojedziemy tam dopciąć. Co jest? Na te żyto wdzięczne jest. To trzeba przyznać. A, jeszcze odnośnie tego rzepaku. Żebym tutaj nie zemgał. Rzepaku usiąłem 3200 litrów. I to dużo, dużo nie zarobimy rzepaku, no ale zawsze coś. Pod tym względem, dobra. Jedziemy tam dopłosić. Tamten brzeg, pojedziemy tamten brzeg i zobaczymy, jak to się finalnie wyjdzie. Fizyk, fizyk. Czyli dobrze, właśnie na szczęście samochody tak nie pulsują. A tak, na pewno zapamiętać na następny odcinek lekko zmniejszyć kolorystykę właśnie oświetlenia. Lekko przyciemnić, powinno być elegancko. Tak, wyrównaliśmy. Klik. No i teraz idziemy od zewnętrznej, od wewnętrznej uważam bardziej. No ale myślę, że teraz tam już na razie do Ursusa dojedziemy, więc nie trzeba by powycinać wszystko. No jest dość spory kawałek, nie wiem dokładnie ile, ale z 1,5 hektara chyba tego żyta, więc to powinno trochę oddać. Cena, nie wiem, patrzyłem na skupach, nie dzwoniłem jeszcze. No a chyba podejrzewam, że to jednak żyto i przężyto będzie trzeba chyba coś sprzedać bezpośrednio. Jęczmień, przepraszam, nie jęczmień, pszenicę zostawię, jeszcze dam sobie na szepę. Łubin, też nie wiem, jak skopinanie wyjdzie, no i zostaje nam owiec. Owiec chyba też pójdzie na kadarze, więc na pewno pszenica i rzepak zostają na zimę, no bo tego też magazynować być nie mam gdzie. Mimo, że obora jest duża, ale tego placu jednak na tym górze zabunek jest, no ale jednak nie chcę tej obory też obciążać, żeby tam coś się nie daj Bóg nie stało z tą szopą. To różniście może być. Można powiedzieć. Więc lepiej nie ryzykować. No tutaj patrzcie, no ewidentnie lepiej to sypie. Ewidentnie lepiej to oddaje. Nie wiem, jeśli dobawimy tej ziemi tak naprawdę fest, dobrze. To zobaczymy, czy to będzie lepiej. Będą mu tu kłoda też nie była jakaś cudowna, się powtarzam. Ale tutaj widać, że to będzie wdzięczniejsze niż żyć rzepak. Myślałem naprawdę, że tak jak teraz tam był, myślałem, że dużo więcej tego rzepaku ukoszę. No niestety pogoda nie była sprzyjająca, widać, dla tego rzepaczku. A zobaczymy jeszcze, jak będzie go finalnie widzieć, jak... jak pokoszę, ile tego wszystko będę miał. Ale już nie, tak mocno optymistycznie nie nastawiam się na to wszystko, szczerze mówiąc. Ale trzeba jakoś tutaj będzie powolku kombinować, będzie trzeba żyć i jakoś to pozić. O, elegancko, sobie teraz można powoli
robić. Nie, muszę chyba jednak trochę przyciemnić ten obraz, bo widzę, że troszeczkę tutaj jest lekko źle zrobiony, więc nawet chyba teraz sobie zaraz zrobię. Te redukcje kolorów, żeby was to może nie mocno nie raziło. Chociaż mi się tak bardziej podoba, bo tak kolorystyk, chociaż nie wiem, no teraz patrząc, co jest dobrze. Może nie, na razie nie kombinuję. Napiszecie mi, ja to już nakrywam na piątek, a mamy czwartek, mamy wtorek, jakoś dzisiaj, jakoś teraz ostatnio lecimy bardziej do przodu z odcinkami, więc mi to bardziej pasuje. 5%, patrzcie, jak to szybko doszło. Jednak tą kolorystykę trzeba będzie, proszę Państwa, zmienić. Jak to się kuźwa robiło? Gamma? To nie gamma. Contest. No chyba troszeczkę teraz, proszę Państwa, chyba lepiej, nie? Nie jest to chyba mocno uczejemne to wszystko. Tak to się kolokwialnie mówi. Dobra, bierzemy teraz, tak nie wiem, tak obkraszać? Chyba nie, jednak chyba teraz mam dwa półsześniaki, to może tak będę obkraszał już w jedną, w drugą stronę. Powinno być chyba troszeczkę lepiej. Odpalamy i wyrównujemy i kosimy w jedną, w drugą. No to finalnie zobaczymy, jak to nam sypnie. Nie wiem, czy taki odcinek długi zrobimy jak poprzedniej, bo jednak z rzepaku było 45 minut, coś w tym stylu. No chyba jeden z większych rekordów na tym z farminga. Chyba kiedyś tam miałem taki większy odcinek, dłuższy. A teraz no, trochę przelałem w poprzednim odcinku. Teraz tak. Na co będziemy zbierać pieniądze? Bo na pewno będziecie się pytać, co z tymi pieniędzmi, które nazbieram, oczywiście ze sprzedaży zbóż. No, rzeczą dla mnie jest teraz, można powiedzieć, w pewnym stopniu priorytetową, no, zakup ziemi do rozwoju. Zakup ziemi. To jest pierwsze tym. Maszyny, po zakupie przyczep, raczej modernizować parku maszynowego raczej nie planuję, no bo na razie to co mam, to powinno mi starczyć. Mam pół czwórkę, maszyny podstawowe, grabera, talerzyweczki oczywiście na pole, ale na aktywną silnikiem. Myślę, że to jest na razie wszystko optymalne. Powinno mi to wystarczyć na moje tutaj potrzeby, tak powiem, gospodarcze. Popatrzcie, tutaj od brzega tam było lepiej, tutaj już troszeczkę gorzej sypie, no nie wiem od czego to jest zależne, ale to nie ma tak źle i tak 10% powinniśmy mieć, jak dojedziemy do proszę Państwa, do Płyńca, więc tak tragedii nie będzie, takie pomartwane trochę te pole. No teraz, jeśli byśmy zbierali z tego żyta, też to jest mało prawdopodobne, tutaj nie ukrywam. Tego nie ukrywam, że nie uzbieram 100 tysięcy, bo chciałbym kupić pole, które jest vis-a-vis właśnie tutaj tego pola, czyli tamto. Ono kosztuje 106 tysięcy. 6 tysięcy na teraz no, troszeczkę jest sporo, no ale jednak chciałbym to kupić coś nowszego w drugiej stronie, bo tak naprawdę no, nie ma tutaj większych pól. Na dzierżawy, które mam, to wolę sobie zostawić jak tak zwane dzierżawy, niech to już będzie na razie jako dzierżawy. Ogólnie taką mało, bo mam tylko tej dzierżawy, co się ukazało. Właśnie miałem rzepaki, typowe rzepaki miałem, to miałem właśnie dzierżawy. Jeszcze to jest moje, więc powiem szczerze, że i tak no, można by trochę dobrać tych dzierżaw. No okej, mam z jedno pole, dwa pola, mógłbym z pewności sobie dobrać dzierżawy. Jeśli gdzieś jakaś propozycja przez jakiegoś urzędnika będzie oczywiście. Jakaś pozycja będzie rzucona, bo chciałbym jeszcze coś tutaj modernizować, tutaj otworzyć pod tym względem, no ale wiadomo, nikogo zmusić pod tym względem nie można, żeby ktoś dał mi dzierżaw. No bo teraz tak, sobie myślę, czy teraz nie przeciąć się jakoś, czy jednak, no, może jednak pojedziemy jeździć jeden na sprzedaży, jak to się mówi kolokwialnie.
zobaczymy. Ja to w ogóle jakaś taka pochowa akcja są, bo jak wydała mi żyto, po rzepaku musimy sobie zasiać żyto na kieszonkę, ewentualnie lucekę. Zobaczymy, co finalnie lepiej mi wyjdzie, ale chyba żyto na kieszonkę muszę zasiać, ponieważ muszę mieć zapas kieszonki. Kieszonki już powiem szczerze nie mam, muszę zrobić naprawdę duży, duży zapas kieszonki i żyto na żyta z kieszonki. Siana to nie wiem, czy siano kieszonki to w ogóle zrobię w tym roku, bo patrząc to tych belek naprawdę idzie sporo na moim gospodarstwie, no jednak nie oszukujmy się, tego bydła troszeczkę już posiadamy. Więc jedynie teraz obce to trzeba szukać dzierżawy z łąk dzierżaw, po prostu żeby móc coś tutaj wykombinować. Tutaj szczerze najbardziej opcjonalną dla mnie rzeczą jest kupienie tej łąki. Koszt tej łąki chyba 73 tysięcy, jak się nie mylę, coś w tych granicach. Bo tak ostatnio słyszałem, że właśnie ten gość chce te pieniądze sprzedać. Więc teraz patrząc, potrzebuję dużo łąk. Dwa hektary podejrzewam, więc takie minimum 2 hektary łąk. Czemu tak dużo? No bo jednak te 130, 110 sztuk bydła jednak trzeba wykarmić. Mimo wszystko. A teren się kończy, ten kieszonka już się kończy. Trzeba nie później przerzucić się na samą sianą przy tym, no bo ewentualnie poprawiać z kimś, kto może będzie miał właśnie sianą kieszonkę i kupić sianą kieszonkę, bo to nie ma opcji nawet. No kukurydza się skończy i jest kupka. Kukurydzy, którą zasiałem, też nie wiadomo, czy nie starczy, no bo też tego nigdy tego nie wiadomo. Ale patrząc na ten roku, kukurydza była wdzięczna. To ziarnówka, która naprawdę pobiła rekordów pod względem zbiorów, bo naprawdę to już jest nawet w pewnym sensie abstrakcja, taki pomasz, no ale to widzicie, ten mod dużo daje sam sobie. Nie wiem, czy to było też wina tego, że jak grałem już przy żniwach samych, to właśnie przez to tak to oddało, czy to właśnie tylko przez to, że robił sprzyjający, tego nie wiem. Ale teraz patrzcie, no jednak fajnie wszystko to oddaje. Czekajcie, ja sobie tak zrobię, włożę, znaczy to spać tą pierwszą szczepę. No długo popatrzmy szczepę, żeby już mieć temat skończony. No, będzie. Będzie ostro. Czekajcie w ogóle, że to można sprzedać w tym momencie. Zito tu jest. Fermadowa, by to mi się chyba nie opłaca. Czekajcie, tutaj oznacz miejsce. Nie pamiętam dokładnie, które to miejsca są. No i tu jest na skupie bezpośrednio, więc ewentualnie pojedziemy chociaż sprzedać jedną patię. No te 3 złote to mi się będzie kaliło jeździć. Chyba raczej nie, jak szczerze mówiąc. No wiadomo, na to niż złote tu może powiedzieć, może tak się uzbierać, że chociaż to 100 więcej by było. A do 100 to myślę, że mnie teraz nie upyla jeździć taki kawał do biarstwa i tam wydawać te żyto. No po 600 jest, no, nie ma szału żyto. Właśnie tak cenowo, nie tak źle, no bo przed nim no, po 500 być też trzeba by było szukać, bo coś z tym żytem trzeba być. A tak to na spokojnie wszystko jakoś sobie tutaj trzeba dziurgać. Mam nadzieję, że 2 zestawy będą. Jeśli 2 zestawy będą, bo ja będę zadowolony i tak mimo wszystko, bo no jest jeszcze tego obkurzenia sporo. No już powiem się tego, że to jest sporo do obkurzenia. Ciekawe, jak przyniesie to będzie wydawał przygód pracy. No i raczej przyniesie to będzie końcowe w sensie lipcowym ogłoszenia, bo już raczej będzie tylko uwięz na sierpniu, chociaż nie wiem, czy przyniesie to już nie jest gotowe. Pszenica, przepraszam. To jeszcze mam tak, na pewno będę chciał tak pszenicę, raczej będę chciał poza odcinkiem, żeby was też nie zanudzać po prostu. Pewnie podetnę sobie poza odcinkiem. Przyniesie to jeszcze może na odcinku. I zobaczymy, jak na nie wyjdzie. No tak chcę zrobić, żebyście wiedzieli jak najwięcej. Wiadomo, w życiu rannym powinniśmy... A w życiu rannym. Są żniwa, to prosimy ich uziwa do utraty się, do utraty sił i... Wiecie, ile się da. I nagrywamy, ile się da, tak? Wszystkie żniwa i wszystko. To byście się mieli taki przezyt, tak? Chociaż żniwa ogólnie, moim zdaniem, są raz w roku. Mimo wszystko.
do żyta, przyżyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, czy soi, czy słonecznika przykładowo, wszystko. Wszystko jest po jednym roku, tak? Więc tutaj starałem się, czy może nie zaryzykować wszystkich zbóż, nie siąść na odcinku. To teraz na spokojnie, ja sobie zrobię teraz tą płatkę pod pod, proszę Państwa, pod ten właśnie wspomniany żyto na kaszankę, które też trzeba będzie siać. Też nie w tym roku będzie siane, no ale jeśli mówię, brak jest no paszy, a będzie jeszcze raczej brakowało sporo. Ja się w ogóle zastanawiam, czy tutaj też nie strzelić tego zaraz. Z tego względu, o Jezu, nie to. Z tego względu, że jak tu będzie te... Wiesz, ja to nie, też nie wiem, czy tu będzie w ogóle. Się nie zastanawiałem się, no ale też pewnie coś albo strączkowego. Albo nie wiem, obiec, nie wiem, zobaczymy. Ale to jest próbować zasiać tutaj sobie jakieś żyto na kaszankę, czy mieszankę gorzowską i sobie to ściąć. W lipcu. W lipcu by było. Myślę, że w październiku byśmy mieli pierwszy pokos. No i później byśmy mieli już na spokojnie przygotowane do siebie. No wiecie, chcę jak najszybciej to zrobić, chcę tutaj więcej tego zasiać. Żeby tej paszy na pewno zrobić jak najwięcej. Takie jest priorytet u mnie. Na przykład hodowli jest dużo więcej, trzeba by mieć tej paszy. A jeszcze też chcę ją zwiększać. Chcę ją zwiększać. Nie mówię, że w tym, czy w przyszłym sezonie, czy to nawet za dwa sezony. Bo jeszcze, nie oszukujmy się, jeszcze nie wycięliły mi się jowki, nie wycięliły mi się krowy. Więc tego jeszcze nie wiem, jak podpinanie to będzie wchodziło. No ale patrząc na to, ile tego wszystkiego idzie, na te moje ogólny, no to jest sporo. No tam 25-30 kilo na krowę podejrzewam idzie dziennie. Tak piła za około liczę, bo wiadomo, kwaszowozem jak to zdajemy, to tego tak nie przeliczam, tak? No ale na kwaszowóz 10 tysięcy litrów, dwa takie kwaszowozy na dzień. Ożywinięcie dla samych byków chyba wychodzi mi półtora kwaszowozu do dużych byków. Do małych byków wychodzi mi, wiadomo, kwaszowóz to znaczy półtora kwaszowozu na półtora dnia kwaszowóz. Na jowki to wychodzi też mniej więcej tam gdzieś w granicach 12-14 chyba tysięcy, więc jakieś półtora tysiąca, półtora też półtora paszowozu wychodzi mi na ten, to patrzcie, nie paszowozów musimy średnio poznać. No nie powiem, bo się pokombinowałem sobie z odnośnie z tymi jałkami, odnośnie z tymi koletami, bo nie ukrywam, troszeczkę mnie to notowało, powiększyłem coś znacznie. No ale musiałem coś pod tym względem zrobić, żeby już też poziomy przy tym przewijaniu. To jest też nużące. Jest nużące i to jest naprawdę kosmicznie nużące. Jak człowiek siedzi i tylko klika przewinięcie, tu cały czas trzeba dawać codziennie, dwa razy dziennie to jeszcze było wtedy. Dwa razy dziennie dawać paszowóz. Może mnie dwa razy, trzy razy paszowóz. Na jeden rąbik. Troszeczkę słabo. Znaczy słabo. Wiecie, no. A to sobie musiałem te 4-5 paszowoz na jedną uwagę i chyba dwa dni będę miał, powiedzmy. I już mam z głowy. A tak to wiecie. Wiecie, no życie jest inaczej. Bo jednak codziennie się pasze daje. To może byśmy dali też w miarę realnie, czyli chowo realnie, czyli mam 20 dni, 8 dni chyba daje, 21 dni po farmingu ustawionym. Też może by tak człowiek tego nie uczyło. To, ile to będzie czasu trwało? Ile to zrobi trwało ogarnięcie bydła? Mimo wszystko ogarnięcie tego sezonu. No i sprzedaż mleka byłaby codziennie. Więc no... Inwestowaliśmy jeszcze pieniądze za mleko, tak? Dostaliśmy fajne pieniądze. 50 tysięcy za mleko, 10 tysięcy, 15 za paszę, w zależności jak koncentraty i to wszystko. Bo jabłki tam ustawili mi właśnie tutaj, ale Jezu, żywy miał być dawki pod bydło.
zależny. Dobra, tu mamy już kolejny zbiornik, będziemy sypać. Półgodzinny odcinek. Zdrowo lecimy pod tym względem. No, mamy ukoszone dopiero ile? Jak patrząc optymalnie, to jeszcze z godzinę czasu. Naprawdę godzinę czasu, jeszcze godzinę trzeba ciąć, na tu jest naprawdę porządny plon. No zobacz, mam 20 tysięcy litrów do zbioru, a na tym kawałku pokazuje mi 33 tysiące litrów do zbioru, czyli eta 27 tu jest i tu jest 75. Ponad 2 hektarzy, lekko ponad 2 hektarzy. No więc, no jest trochę tego towarzu, nie oszukujmy się. Czekajcie, inny mamy ogólnie na jakieś 58%. Więc zobaczymy. Dobra, tniemy, na razie tniemy ile się da. Bo i tam muszę to ogarnąć przed, teraz na odcinku, czy poza odcinkiem, bo aż nie zaogarnąć. Jak sobie kejsa może zasypiemy, to będzie lepiej. Weźmy 10%. Czyli jakieś 3 zbiorniki jeszcze. Zbiorniki pojedziemy chociaż pewnie, zobaczymy jak finalnie wyjdziemy chociaż. Z jednym zestawem, tak, no wiadomo, że tam mamy nasypane być zdrowo też na ten szczepy. Ale dobra, no już mam jedną przypadkę zespanę, więc tu już by troszeczkę doszło tonażu. No ale suma summarum, no wiecie, no trzeba trochę kombinować tutaj. Płacać, no, są takie 4 szczepy, jeszcze jedna szczepna jest szczepa. No chyba też będą się sprzedać. Czy mi będzie sens utrzymać? Też muszę pewnie pomyśleć, więc pewnie ta jedna szczepna pewnie pójdzie właśnie pierwsza. Jeszcze pana kooperacji, która była pewnie pójdzie na sprzedaż, bo teraz nie do wiadomo. Jedna szczepa sztywna też nic nie daje. Znaczy jedyna szczepa sztywna, chyba do balotów. O. Ściągnąć buty i jedynie to bałwy wyjść. Wielki. Patrzcie, tutaj ile już zasypuje szybko zbiornik, jak poleci. Więc trochę to jest potencjał. Jest potencjał tego zboża. Nie powiem, że nie. Leży to naprawdę fajnie oddaje. No dużo lepiej. Tylko wiadomo, cenowo jest gorzej niż tu. Widzę za coś. No ale to byśmy mieli ile? 10 ton z hektara? Nie wiem, pokazuję tak wizualnie ile to pokazuje. 23, wyrzuciłem 23,5 tony liczy z hektara, więc no... Zdrowo. Ale patrzcie, no tutaj naprawdę był obolnik dawany, była gnojowica dawana, nawóz. Tak naprawdę też było obolne, nie? Teraz też muszę na zimę na pewno na się zastanawiam, czy całego tira nawozów nie zamówić. Aż cały tir nawozów, 24 tony po ulicy pewnie podejrzewam za nawozy, bo teraz różnie te nawozy będą. Polifoska 6, saletra, fosforan, sól potasowa. Aż sól potasowa to nie wiem. Właśnie na początku jedzę sól potasowa elegancko. Pasuje. Więc no, wtedy jeszcze trzeba pomyśleć. Co tu będzie trzeba pokupywać? Jakie nawozy? Jakąś wetę postawić. To jest też priorytet teraz dla mnie, żeby... Jak te maszyny też nie stały. Mimo, że mam te dwie wety. To widzicie, mam na jedną wiatę, to mam szczepy. Na jedną wetę jest na szczepy, tam na druga jest takie jak dwukubate maszyny typu kub. Gruba talerzówka i te bajty. A ciągniki tak typowo nie mam. Na kombajn też tam ledwie to miejsce się znalazło. Myślę, no na kosza, nie na kosza, ja proszę, na farę było dobrze. A tu jednak na tego bizunka tego miejsca zbytnio nie ma. Sypiemy, sypiemy, no chyba też wejdzie.
Jeszcze wejdzie. Jeden zbiornik powinien jeszcze wejść. Taki. Zamykamy. Znowu powinien wyjść, złożyć ręcznie, no ale już. To się mówi, nie pal mi guka aż takiego mocnego. Dobra, teraz pojedziemy sobie może tą stronę. Idziemy sobie ten skalniak jeszcze. Nie wiem czemu skalniak mówię, wcześniej chyba nie się u mnie gada, ale teraz jest gorączka zemstę, tak nam się teraz skalniak się mówi. Poprzeczniak sobie tnie. Będę już miał z bani. I będzie elegancko. Bo wiecie, chcę wam zasypać, byście widzieli mniej więcej ile cena jeden zestaw będzie. Wiadomo, tam mówię, tutów nie będzie. Nie ma co oszukiwać. Ale jest te 16 tysięcy, powinniście inaczej chyba za te przyczepy dostać. Te 16 tysięcy do mojego budżetu, no to już coś tam daje. Mimo wszystko. To już by było miodzio. No to też most to nie sypie. Jednak ta monokultura to trochę była zasypana, bo chyba dwa razy miałem gościć ziemniaki. Ziemniaki po ziemniakach, więc tak to dobitnie widać, teraz ta ziemia nie jest jakaś taka zaciekała. Właśnie, przepraszam, miał tu rzepak i te miał ziemniaki. Więc moje tam wiecie, miał bo miał. Nie sypał zbytnio, może nawożym czy czym. Czy obornika może nie dawał, nie wiem. Nie znam gościa. Aż tak. Po prostu był chętny do śniadania tej ziemi. Ja to kupiłem, no i ile w temacie, tak powiem, takie się nasze rozeszły. Tak to mogę ująć. Więc tak wiecie. A tyle gości jeszcze gospodarzy, bo gospodarzy ma trochę tej ziemi jeszcze. Chyba tam 16 hektarów chyba jeszcze mu zostało. Teraz chciałem kupić. No bo mówię, przy granicach to mi najbardziej pasuje takie pola, tak? Sąsiadujące. Więc dlatego tak się zaryzykowało i się kupiło to. A źle z plonem, no nie ma tragedii. Względem żyta, no i są razie też nie powinno mi w tym roku na pewno zbraknąć. To jestem w 90% pewny. Intermer będą chcę dorzucać z półkulki. Powinno mi starczać. Intermer właśnie no, do mieszywania. Intermerków sam raz będzie elegancko. Teraz jak pojadę gospodarstwo, to będę chciał sobie go obmuchać. Przemić szyby. Sprawdzić tam wszystko i będę mógł sobie następne boże ciąć. Tylko będę musiał, bo teraz pierwsze co, to muszę popasować albo tą słomę. Znaczy, no, powiedzmy, przygotować tam pod te żyto, no i tą słomę co spasować. Będzie elegancko. Wyłączmy, pośpieszmy trochę go. Ja też mi się trochę śpieszy, no bo też mam bo gościu dzwonił do mnie, czy mi pojechał mu pomagać siąść. Nie on spasował, więc... Dlatego też trzeba szybko to obkosić, swoje jechać i mieć w głowie. Ja też mam gościu żyto, więc fajnie było trochę jeszcze dorobić sobie mimo wszystko. A nie, pojedę za kombin. 5 złotych? Zachęta chyba... Coś w tym stylu, no tak, się dosypię zaraz sobie na tą drugą, bym dzieli. O Jezu, jest tą stronę kierownicą wbiłem. Jeszcze to brakuje, no brakuje jeszcze dwa zbiorniki. Jakie dobre dwa zbiorniki. Się nie ma co oszukiwać. Dobra. Palimy, a jedneczkę przerzucimy. I lecimy. No bizonek jeszcze dwa sezony na pewno polata. Bo na pewno z bizonkiem się jeszcze nie nagrałem. Pa to był troszeczkę przymały. A wiem, pierwszy komentarz, jak mu dobrze
czy go miało. Ten bizonek palny, mimo wszystko tej szerokości nie ma aż tak cudownej, ale jednak to jest bizon, który naprawdę fajny pieniądz wydawałem. Właśnie 5000 z tą sieczkami ze wszystkim, więc byłem od pierwszego dobrego właściciela, gospodarza odpływany, więc bizonek jeszcze nie trochę latał. Bo na pewno kombajnu jako taką nie ma w planach wymieniać. Bizonek jeszcze będzie latał, latał. I proszę Państwa, jeszcze będzie długo sobie na tym gospodarstwie pomykał, to jest bardziej niż pewne. Dobra. Najgorzej to jest to, tak trzeba pod skosem jeździć. Pod tym względem, no ale co tutaj można innego zrobić? Pyk. No i teraz tak, w drugą stronę i lecimy. O, jest. Jest połać. Że to miałe fajnie oddaje. Na pewno się ludzie dziwią, że już tak szybko człowiek... Nie, chociaż już widziałem, no właśnie naprzeciwko. Ja to właśnie gadałem o tym, o tej działce. To już tam ten gość już miał jęczmień i już go skłosił. Więc no, jeszcze szybciej niż ja. No to może szybciej chyba jęczmień się uniknie. Nie wiem, życiu, ale jęczmień ja nie siałem. Więc to mi ciężko stwierdzić. Jak to finalnie wygląda? Momentu za sobie gleby są, żebym tak sobie mógł jęczmień sobie siać. 60%. No co, teraz już są krótsze kawałki, to teraz... O Jezu, na szybko podniosłem. No i teraz suma się wysypie. W jedną stronę jeszcze byśmy pojechali, to jest na pewno. Tylko właśnie chcę nasypać tą przyczepę, żebym, wiecie, pojechał jeszcze na skup. Pokazał wam, ile ten zestaw, chociaż dostanę, bo myślę, że ten zestaw... Wiesz, wątpię, ten zestaw już będzie pełny jeszcze jeden. Patrzę, mało prawdopodobne, ale zobaczymy. Takie dwa zwierniczki jeszcze powinny być. Jeszcze nie, bo jest dwa... 11. Zbliżyłem 2 tony. 2 tony. Przed 2 tony i będzie 11. Więc trochę jest. Tego... tego tynerzu. Pyk. No, 50 minut odcinka będzie. Podejrzewam. Używa Ferrari jako z tymi odcinkami. Teraz może 2200, chyba kosztuje, bo 11,5 chyba wchodzi, jak się nie mieli na tą szczepę. Ale mogę się mylić, bo w pewności, wiecie, nie mam dokładnie, nie tam wchodzi. Nie zbadałem, nie mam okazji. Teraz pierwsze zasypanie takie oficjalne będzie i był przyczep na odcinku. A to już troszeczkę chyba gorzej sypie, tego co widzę. Teraz mogę się mylić. Teraz nie, bo to też ciężko powiedzieć, bo tutaj są inne skrawki. Troszeczkę się inaczej to obkasza. O, tu jest coraz krócej. Więc tutaj też nie wiadomo, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Prawdę mówiąc. Ale nie ma tragedii. Też z tej strony to będzie wszystkiego, to będzie zajebiście. A nie to na 50 ton, którego będzie, to będzie luksusowo. Chociaż tak dużo tego pola nie zostało, tak prawdę mówiąc. Ale
nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii pod tym względem. Się dobrze to prawi, tutaj się te pole się użyźni, ktoś tam przepchnąć się zrobi, może wtedy troszeczkę to będzie jeszcze lepiej oddawało niż teraz i będzie elegancko. Mam 60%. Nam to już stać do zaspania pełnej przyczepy, wątpię, ale już blisko tego będziemy chyba. Może jeszcze nie będzie. No nie. Ale już będę ty wiecie, docinam tyle. Jedziemy. Bierzemy sobie case'a. Podpalamy. Fanfary mamy. Maszy mamy jakieś ciche. Koguta nie posiadamy. Trzeba koguta dołożyć. No i teraz pytanie. Jak to teraz... ruszyć. No bo niby to ma... już troszeczkę ma tego do nas, żebym nie patrzył. Jest tylko 115 koni. To jest tylko 115 koni, proszę Państwa. To... proszę mieć to na uwadze. No i ma 22 to na pacę. A jeszcze jest kapręta skrzynia, więc tutaj elegancko, jak się rozpędzi, to już będzie można zestawem, proszę Państwa, lecieć. 22 to 22208 na pacę. Więc to jest troszeczkę tonażu, aby nie ważył. No zbakowało mi 300 litrów. 300 kilo mi zbakło, żeby mieć pełniutki zestaw. Tego pięknego zbóże, które no... no... nie powala cenę, ale towarem jak najbardziej to nadrabia. O, już jest plus. Nie no, ale możecie mówić co chcecie, ale ten zestaw jest naprawdę zajebisty. Teraz tak, żebym nie przejechał. Teraz zobaczmy, gdzie tutaj ten skup był. Tutaj, teraz to się musi dobrze nadać chyba, by w ogóle wjechać z tamtą bramą. Nie, tutaj jest silos. Zwłaszcza mnie tam pojedynczą wagę, to przy te przyczepy i później się nie zmieszczę na wadze. Teraz długo przyczepę, mi się uda zważyć. Tak. A pisza tam nie było, żeby nie było później problemów. Dobra. Dobra, teraz tak. No i teraz zobaczymy, ile tego będzie zrobionego. I wtedy wiedzieć, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Czy
13 tysięcy. Taki zestaw. No szału nie ma. Naprawdę szału nie ma, nupy nie ma chyba. Ale trzeba się cieszyć z tego zestawu. Chyba ja nie przedłużam, bo już 50 minut odcinka, więc dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie rzeczy wam się spodobało, to jeszcze pojawił komentarz, że nie zamknęliście tego odcinka. Na razie, cześć.